Tak, no to byliście świadkami mojego pierwszego zjazdu na nartach w tym sezonie. Nie było źle, nawet bardzo dobrze bym powiedział. Tak się zastanawiam, jak te moje nogi będą się sprawować w tym sezonie narciarskim. Od pewnego czasu nie ma źle, więc trzeba te nogi trenować. Czemu o tym godą? No. Ten, kto ogląda moje rajdy rowerowe, to wie, że przeszedłem w tym roku w kwietniu koronawirusa niestety. Prawie miesiąc bez aktywności, miesiąc izolacji. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Chociaż jaki ten sezon narciarski będzie, no tego nikt nie wie na 100%.
Mam nadzieję, że będziemy jeździć na skilejzy tak jak teraz, że stacje narciarskie nie zostaną pozamykane, bo jakiś omikron znowu stwierdzili w ramach oczywiście koronawirusa. Tak sobie myślę, że jak się wszyscy zaszczepią, to pandemia zniknie. Oczywiście ja na dzień dzisiejszy o żadnym szczepieniu nawet nie myślę, ze względów zdrowotnych. Może się to wydawać nieco idiotyczne, co powiedziałeś teraz, ale nie będę ryzykować jakimś 40-stopniowym gorączką, ani tego typu dziadostwami. Także tak to wygląda. Nie godzą się, kto ma szczepić, czy nie szczepić. Rób ta, co chce ta. Ja w każdym razie swoje zdanie mam i podtrzymuję go. Mimo przechorowania COVID-u. Mam nadzieję, że nie zawrzą tych stacji narciarskich. A jeżeli to zrobią, Roba i tak będzie jeździć na narciach. I tak, bo ma alternatywę, która uniezależnia mnie od tego typu debilizmów. Czy też wprowadzą stoki tylko dla zaszczepionych. Też mam alternatywę, także jak tylko będzie śnieg i dobra pogoda, więc możemy jeździć. W zeszłym sezonie, że taki numer zastosował już w drodze ostatecznego wyboru skitury i podtrzymuje to, żadne rozporządzenia, żadne zostań w domu nie mogą mnie powstrzymać przed sezonem narciarskim. Ja za chwilę będziemy na górnej stacji. Czynna jest tylko jedna trasa niestety na razie. 3 godziny jeżdżę, więc mam nadzieję, że będzie fajnie, jak na rozruch. Oczywiście wszystkich zapraszamy na narty. Przyjeżdżajcie, jeździcie na nartach, ruszajcie się, bądźcie aktywni, nie siedźcie przed nie wiadomo czym. A wstawajcie rano na 8, przyjeżdżajcie na Suszów, na Palenica. Mam nadzieję, że będzie chodzić. Chociaż to, co tam widziałeś dzisiaj, to nie napawa optymizmem, nie naśnieżali, a były warunki.
Tak, to już Republika Czesko, tutaj płynie sobie potok Strzelma. To jest czeską strona Saszowa. Tak, były tu rajzy na kole rowerowe. Tam potem jest taka bogata chałupa, a tam w wierchu jest Dziewiczy Stok. Miałem być na tym Dziewiczym Stoku w lecie. Niestety nie doszło to do skutku, bo ją rajzy rowerowe w górach całkowicie żeby odpuścił. Ja, tam jest stacja narciarska. A tam się jedzie do Nytka, tam na dół, jak ta Strzelma płynie. Tak, no to jałuszek jest pakowany do auta, na koniec taka dobra rada. Sam, jak będziecie szczepować te ski strzewiki, to lepszy je na koniec zaś pozapinać, potem się je lepiej w obliku. Dobra, to trzymcie się i do zaś.